Panie Marszałku, Wysoki Sejmie, po tym doprecyzowaniu lepiej rozumiem intencje pana przewodniczącego Stanisława Wiątka. No, niemniej jednak chcę zwrócić uwagę, że ten zapis, który pan poseł przywołał, zresztą pan poseł Mariusz Kamiński również do niego się odwoływał, nie jest jedynym zapisem, który dotyczy tutaj kompetencji ministra i w innym miejscu ustawy jest zapis o właśnie szefie sztabu generalnego, przez którego odbywa się to dowodzenie. Więc ja, szanując tutaj przepisy, uważam, że w taki sposób właśnie to powinno się odbywać, że jeżeli szef sztabu generalnego w obecnym systemie jest tą osobą, przez którą odbywa się dowodzenie, to on jest naturalnym, przepraszam za sformułowanie, przekaźnikiem różnego rodzaju decyzji ministra obrony narodowej. I w tym kontekście nie ma takiej, znaczy trudno mi odpowiedzieć na tak postawione pytanie inaczej niż w sposób formalny. Wydawanie, to nie jest tak, że minister przyjeżdża na poligon i rozkazuje pułkownikowi, proszę forsować tę rzekę, tak? Kierowanie Ministerstwem Obrony Narodowej i siłami zbrojnymi odbywa się w sposób formalny, drogą decyzji ministra, przygotowanych, podpisywanych, które trafiają tutaj do właściwych jednostek. Minister Obrony Narodowej dysponuje różnymi instrumentami poza szefem sztabu generalnego, począwszy od tego, że w strukturze ministerstwa jest Departament Kontroli, który kontroluje siły zbrojne. Działa, bezpośrednio ministrowi podlega komendant główny Żandarmerii Wojskowej. Minister tutaj, dzieląc tę współodpowiedzialność z ministrem, który odpowiada za koordynację służb specjalnych, ma też do dyspozycji odpowiednie służby, które tutaj mogą być wykorzystywane do różnych działań. Natomiast w tym kontekście, który dotyczy samych sił zbrojnych, szefa sztabu generalnego i dowódców, no to tutaj jest jakby istotny zapis ustawowy. I dlatego właśnie wspominałem o tym, świętej pamięci pan minister Aleksander Szczegło wydał decyzję, która dawała mu możliwość właśnie wydawania tego rodzaju, znaczy kierowania z pominięciem szefa sztabu generalnego, bo widać sam wtedy uznał, że ten sam zapis ustawowy no, jest takim zapisem, który no, nie daje mu tutaj pełnej możliwości. Zwłaszcza jeśli działamy formalnie, bo jeżeli odnosi się do sfery takiej, że właśnie minister mówi coś do dowódcy, to jest po prostu rozmowa, tak? Zarządzanie ministerstwem odbywa się w sposób formalny i polega na wydawaniu decyzji, które są ponumerowane, opisane przez prawników, trafiają we właściwe miejsca. Dziękuję bardzo.